Wiecie, wielu ludzi się zastanawia nad tym, co im wolno, czy to, czego nie wolno. Myślą, gdy zaczynają się, kiedy się nawracają, zaczynają być indoktrynowani, ich myśli się kierują w tą stronę, co wolno, czego nie wolno, jak teraz żyć. Paweł mówi jedno zdanie, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bogu. To jedno zdanie rozwiązuje absolutnie setki takich problemów. Jeżeli coś mogę zrobić, moje serce jasno to ocenia jako przestrzeń, w której Bóg odbierze sobie chwałę, to to robię. Nie ma znaczenia co. Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem. Zadzwonił do mnie człowiek. Mam dylemat, pastorze. I zaczął mi opowiadać o tym, co wyczytał w Piśmie Świętym, jak to takie kobiety, które odbierały ciążę wśród Hebrajczyków w Egipcie, oszukiwały faraona. Ponieważ faraon kazał zabijać dzieci, a te położne nie zabijały tych dzieci, tylko przychodziły i mówiły faraonie, no te Hebrajki to wcześniej rodzą i zanim przyjdziemy, to już jest dziecko. I one je chowają tam i już koniec. I on z takim dylematem do mnie zadzwonił, mówi, co to było? Ja mówię, kłamstwo. No tak. No to co ja mam z tym zrobić? Ja mówię, ale nie wiem, co ty masz z tym zrobić. Nie wiem, w czym masz problem. No one okłamały faraona. Ja mówię, no tak, okłamały faraona. Bo faraon to było bydle. Bydle na postronku diabła. I to bydle w swoim zamyśle chciało mordować hebrajskie dzieci. W związku z tym wobec takiego stworzenia stosuje się metodę zaporową, bez znaczenia jak ona się nazywa. W tym wypadku było to kłamstwo. I mówię do niego tak, powiem ci coś, tak osobiście się z tobą podzielę. Gdybym ja, Artur Ceroński, żył w czasie II wojny światowej i miałbym ten stan ducha, w którym jestem teraz i ten stan umysłu, który mam teraz, to wiesz, czym bym się zajmował? Notorycznym, osobistym i własnoręcznym wyżywaniem faszyzmu. Miałbym swoją grupę, która dzień w dzień wychodziłaby na ulicy miasta i kasowała faszyzm. I robiłbym tak przez całą wojnę na chwałę Jezusa Chrystusa. Miał mało telefon, nie wypadł. Zaczął się śmiać i cieszyć. Mówi, tak? Ja mówię, tak. Bo prawa Boże to nie prawa ludzkie. Cokolwiek czynicie, musicie zadać sobie proste pytanie, czy to, co robię, przynosi chwałę mojemu Bogu? Czy moje działanie przynosi chwałę mojemu Bogu? Rozumiecie? Tego uczył apostoł Paweł. On nie uczył, co należy lub co nie należy. On mówi, spójrz w serce. Spójrz w serce. W serce. Co ci mówi twoje serce? Co ci mówi twoje serce? Cokolwiek czynicie, czyńcie tak, jak dla Boga. I to rozwiewa wszelkie wątpliwości. Będzie coś. Jak człowiek Boży odważnie spojrzy w swoje serce, chcąc podjąć jakąś decyzję. Nie jest stronniczy, nie jest zawirowany. Rozumiecie, na egocentrycznych w ogóle przekonaniach.
jest szczery i prawdziwy, to odpowiedź przychodzi natychmiast. I czasami ta odpowiedź może być bardzo różna niż system tego świata. Te Hebrajki modliły się do Jahwe i otrzymały prostą odpowiedź. Idźcie i nakładcie Faraonowi, że kobiety izraelskie rodzą wcześniej, bo się od was inaczej nie odpieprzy. Ja mam Pan. Rozumiecie? Ponieważ zamysł Faraona był wrogi Bogu. A Bóg jest ostatnią osobą, która jest lojalna wobec swoich wrogów. Bóg ma bardzo specyficzne podejście do swoich wrogów. Wiecie jakie? Nie ma dla nich litości. Nie ma dla nich litości. Przyjaciół swoich potrafi ukrzyżować i wzbudzić zmarłych. Ale dla wrogów nie ma litości. Jego wrogowie nie posiadają żadnych praw. Jak będziesz dziś się modlił, to powiedz: Boże, ja chcę widzieć to. Ja chcę rozumieć serce. Ja chcę oceniać serce. Ja chcę być człowiekiem, który cokolwiek w życiu będzie myślał, robił, czy jakikolwiek inny sposób planował, chcę, aby to było zawsze na Twoją chwałę. Naucz mnie tego, Święty Duchu. Uwolnij mnie od chorego wpływu tego świata. Uwolnij mnie od drzewa poznania dobra i zła. Naucz mnie, Święty Duchu, oglądać Ciebie Twoimi oczyma. Chcę na wszystko tak patrzeć. Chcę być zawsze pewny w swoim sercu. Ucz mnie tego, Święty Duchu. On Cię będzie tego uczył. On Ci od dziś będzie wskazywał drogę, tak jak wskazywał drogę tym Hebrajkom. Nie będziesz pytał, co jest dobre, a co złe, ale co Jemu przynosi chwałę, a co Jemu chwały nie przynosi. Uwielbiamy Ciebie, Boże, nas, który jesteś święty, zupełnie inny niż ten świat. Uwielbiamy Ciebie.
Hallelujah.
cięty czas, mój stary człowiek zgas, jest we mnie siła. Boże,
właśnie kochają na linię droga przewraca. Schodzimy razem z gór w jerozolimski mur o wschodniej strony. Jestem!
Yeah.
wieczny ojcze. Wyszam cię jedyny, wyszam cię najwyższy. Dziś moja
Yeah.
Yeah.
żywiłem Cię i dbałem o Ciebie każdego dnia. Zbudziłem południowy wiatr, aby owiewał Cię i dawał Ci wzrost. Zacząłeś dorastać, chodzić wokół gniazda. Zacząłeś się modlić do mnie i wzywać mojego imienia nad Twoją przyszłością. Powiedziałeś, Panie, chcę żyć i obfitować. Chcę wpływać i zmieniać świat. Zbudziłem więc północny wiatr, aby Cię przestraszył, abyś wszedł na rad tego gniazda. Zacząłeś modlić się do mnie i mówić, Panie, przeciwnik jest tak blisko. Oddal ode mnie złego. Ale to mój wiatr. To mój wiatr. Wystawia Cię za gniazda. To mój wiatr. To mój wiatr.
lud dbać o nas. Yeah.
Yeah.
to szybko przyjdź tutaj, połóż na Ciebie ręce. Nie chodź w swoich ciężarach, nie chodź w swoich ciężarach. Bez ciężarów, bez ciężarów, bez ciężarów, bez ciężarów. Odejdź do mnie, nie chodź w ciężarach. Nie chodź w ciężarach, nie pozwól sobie na to. Bóg jest Bogiem wolności. I ja bym nie umarł na krzyżu dlatego, żebyś żył w jakimkolwiek obciążeniu. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Swoboda, swoboda, swoboda do duszy i ciała. W imieniu Jezusa, diabły nie dotykaj ludzi Bożych. Odsuwasz się teraz, odsuwasz się teraz. Odsuwasz się teraz od duszy i ciała. Odchodzisz, odchodzisz, odchodzisz. W imieniu Jezusa, swoboda. Wszelki ciężar spada w imieniu Jezusa, spadają ciężary, spadają ciężary, w imieniu Jezusa, olejek radości zamiast ducha zwątpienia, w imieniu Jezusa, duch zwątpienia odchodzi, odchodzi teraz, odchodzi duch zwątpienia, w imieniu Jezusa odchodzisz duch zwątpienia, od duszy i ciała, odchodzisz, odchodzisz w imieniu Jezusa, opuszczasz ciało, wol! W imieniu Jezusa, przez Jego krew, przez Jego rany, przez Jego zmartwychwstanie, olejek radości, silniejsze niż śmierć. Moje słowo
które Ci dałem, obiecałem. Moje słowo jest silniejsze niż śmierć. Duchy kłamliwe, odchodzicie teraz. Przez imię Jezus, przez imię Jezus. Zostawiacie ją teraz. Wszelkie ściśnienie odchodzisz teraz. W imieniu Jezusa. Jedna osoba, która nie może sobie poradzić z ciężarem dnia minionego. Paweł mówił: zapominam o tym, co za mną i zmierzam do tego, co przede mną. Jeśli gloryfikujesz dzień wczorajszy, to dzień dzisiejszy nie może zaistnieć w tobie. Nie możesz przeżyć życia dzisiaj. Wczoraj nie ma. Nieważne. Czy gloryfikujesz, czy cię potępia? Jeśli masz ten problem, wyjdź, coś o siebie pomodlić. Stary przeminęło. Pamiętajcie o tym.
Wczorajszy dzień jest wrogiem dzisiejszego. Wczorajszy dzień to wrog dzisiejszego. Wzywamy Twoje imię, Święty Duch. W imię Jezus. Zamykamy furtki dnia wczorajszego, Ojcze. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Aleluja. 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 Moje serce.
Oh,
Thank you.
uzdrowienia fizycznego być lepszą. Boli cię coś? Cierpisz w ciele. Lekarze powiedzieli, że już to nie da rady. Przyjdź. Podejdźcie do mnie. Niech ci podcie się. Zamanifestowała się Boża sprawiedliwość w Jezusie Chrystusie. Wszelki grzech człowieka został zmazany jednym aktem śmierci Bożego Syna. I wszelka konsekwencja grzechu została zutylizowana. Wszelkie choroby i niemoce tam na krzyżu Golgoty w Jezusie Chrystusie zakończyły swój byt na ziemi. Choroba jest nielegalnie. Ból nie musi towarzyszyć Twojemu życiu. Przez Twoją wiarę w Jezusa Chrystusa jesteś w stanie funkcjonować na tej ziemi w zdrowiu, bez żadnego bólu, bez problemów w ciele. Demony, które chcą, abyś chorował, mogą być przez Ciebie odparte.
przyjaciele, że łatwiej jest kogoś uzdrowić niż przyprowadzić do Jezusa. Naprawdę. Żeby tylko Kościół chciał kłaść ręce na chorych. Żeby tylko Kościół chciał to robić. Łatwiej się uzdrawia. Uzdrawia się bardzo łatwo. Z przyjściem do Jezusa jest trudniej. Ale uzdrowienie. Bo ja już jestem tyle wierzący i tak mało ludzi uzdrowiłem, albo nikogo. Dlaczego? Ja mówię, bo nie uzdrawiasz chorych, nie zajmujesz się tym, zajmujesz się czymś innym. Nie chodzisz, nie kładziesz rąk na ludzi. Coś innego robisz, nie wiem dlaczego, bo masz silne chopy. Ludzie mają takie chopy, żeby kłaść ręce na ludzi i robić choroby, to byli uzdrawiani. Po prostu. Bo Jezus powiedział, na chorych ręce kłaść będziecie, a oni będą uzdrowieni. Po prostu, rozumiecie to? Na chorych ręce kłaść będziecie, a oni będą uzdrowieni. Na chorych ręce kłaść będziecie, a oni będą uzdrowieni. Muszą być uzdrowieni. Będziesz chodziła, to będziesz lepiej chodziła. Tak. Zawsze tak jest. Kiedyś modliliśmy się o taką osobę gdzieś tam na Podhalu. Też taka była pani. Nasza pani. Wychodziła, to trzeba chodzić w naszym spotkaniu. Powiedziałem jej, od dzisiejszego dnia masz chodzić, rozumiesz? Nie siedzieć. Chodzić. 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 Modliłem się do takiego człowieka kiedyś, miał chory kręgosłup. W takim kościele świętokrzyskim. Tam. Był takim diakonem w kościele i zawsze zajmował się rozstawianiem stołów. Tylko potem już zarządzał tymi tam braćmi, którzy nosili te duże stoły. I przyszedł do mnie, pomodliłem się o niego, bo on już miał tak zrąbany ten kręgosłup, że nie mógł tych stołów nosić, więc tylko zarządzał nim. Pomodliłem się o niego i przed czas po tym spotkaniu, żeby rozstawiać te stoły. I on swoim zwyczajem zaczął tam zwoływać tych braci, żeby stoły rozstawiali. Wreszcie tak usta mówi, nie, bo zaraz. Przestem zdrowy. Poszedł, złapał taki wielki stół i z nim przyszedł. Rozumiesz? Ja mówię, i co? On mówi do mnie tak. I dopiero teraz by minął ból. Ja mówię, tak? Coś podobnego. Kiedy mu minął ból? Kiedy zaczął robić ruchy wiary. Masa ludzi jest na przykład uzdrowionych, którzy siedzą na wózku, tylko nie wstają z wózka nie dlatego, że nie są uzdrowieni. Tylko nie wierzą w to, że są uzdrowieni. Rozumiecie? Często trzeba ich ciągnąć z tych wózków, podnosić. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Ciało już działa, głowa nie działa. Trzeba ich brać, biegać z nimi, ciągnąć za rękę, wlec, podnosić. Rozumiesz? Tak robił zbytły kresłon. Latał z nimi, ciągał ich, wyciągał. Padali, podnosił, ciągnął znowu. Biegać im kazał. Aż zaczęli chodzić. Bo to w głowie się mieścisz.